Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Utrwalanie żywności. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Powodem psucia się żywności są często procesy fizykochemiczne. Jednym z nich jest znany nam z życia codziennego jełczenie tłuszczu, czyli proces utleniania lub autooksydacji. Utleniają się przede wszystkim tłuszcze zawierające wiązania nienasycone pod wpływem tlenu z powietrza. Przyłącza on się do atomu węgla w pozycji alfa od podwójnego wiązania kwasu tłuszczowego tworząc wodoronat tlenek. Kwas nienasycony tym łatwiej ulega utlenianiu, im więcej zawiera wiązań podwójnych. Każde następne podwójne wiązanie w kwasie tłuszczowym zwiększa podatność na utlenianie nawet dziesięciokrotnie. Powstałe wodoronat tlenki należą do układów nietrwałych i w 90% ulegają oksydatywnej polimeryzacji, a w 10% rozkładowi. W procesie utleniania tłuszczów wyróżnia się trzy fazy. Pierwsza, faza inicjacji. Po zetknięciu wolnych rodników z tlenem, następuje łańcuchowa reakcja oksydacji, czyli tworzenia się wolnych rodników. Inicjują ją. Światło, ciepło, enzymy i jony metali. Jeden utleniony wolny rodnik może zainicjować powstanie kilku różnych nowych rodników, a te ulegają podobnym przemianom. Reakcje przebiegają lawinowo. Druga faza propagacji. W fazie propagacji następuje szereg reakcji lipidów z rodnikami, w wyniku których powstają różnorodne związki chemiczne. W miarę upływu czasu maleje ilość właściwego tłuszczu, a wzrasta zawartość wolnych rodników i pozostałych produktów utleniania. Trzecia: faza terminacji, zakończenie reakcji. Na tym etapie wzrasta szybkość łączenia się wolnych rodników, co powoduje powstanie ich niereaktywnych form. Tłuszcze są już rozłożone w takim stopniu, że nie nadają się już do celów spożywczych ani paszowych. Skutkiem utleniania tłuszczów jest wytwarzanie aldehydów, ketonów i aldehydokwasów o nieprzyjemnym zapachu. Przy daleko posuniętym procesie jełczenia mogą powstawać substancje typu polimerowego, których zjadanie z pożywieniem może skutkować powstawaniem nowotworów. Ciągła obecność wolnych rodników jest zjawiskiem niekorzystnym, ponieważ proces trwa aż do zniszczenia wszystkich wiązań, czyli miejsc, gdzie taki wolny rodnik może atakować. W ten sposób NNKT tracą swoje cenne właściwości, ich struktura zmienia się i przyjmują całkiem inną budowę, zupełnie nie przypominającą prawidłowego kwasu. Oczywiście podczas tego procesu ulegają dezaktywacji również witaminy. Obecność przeciwutleniaczy wpływa na procesy oksydacyjne, co w konsekwencji przekłada się na dłuższe zachowanie właściwości NNKT. Przeciwutleniacze zabezpieczają NNKT przed działaniem wolnych rodników. Jednym z najlepszych naturalnych przeciwutleniaczy jest witamina E, która nie tylko chroni kwasy tłuszczowe nienasycone, ale też wzmacnia ich działanie przeciwmiażdżycowe. Tłuszcze typu oleje, np. olej słonecznikowy, sojowy czy rzepakowy, zawierają naturalne przeciwutleniacze chroniące je przed utlenieniem. Należy jednak pamiętać, że wszelkie procesy rafinacji powodują utratę tych substancji i w tłuszczach rafinowanych należy je uzupełniać. Najlepiej spożywać żywność najmniej przetworzoną, a najlepsze tłuszcze to tłuszcze z pierwszego tłoczenia. Tłuszcze uzyskane z bezpośredniego tłoczenia zawierają najwięcej cennych składników. Ich kolor powinien być brązowy. Tłuszcze po rafinacji są jaśniejsze, koloru żółtego, ale ich wartość żywieniowa jest obniżona. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.